Już 25 lat wspieramy siebie i innych. Jesteśmy w pięknej Jesionce, korzystamy z wrześniowej pogody. Dzięki wsparciu zielonogórskich radnych realizujemy tutaj mały grant właśnie pod tym tytułem. Działamy 25 lat, pomagamy kobiecie w chorobie tuż po usłyszeniu diagnozy, tuż po zabiegu chirurgicznym. Są to bardzo ciężkie chwile i po prostu my swoją osobą dajemy przykład, że to jeszcze nie jest koniec świata, że wielokrotnie jest tak, iż po prostu cieszymy się, że żyjemy i pokazujemy to innym kobietom. Przebywanie wśród takich osób z takimi schorzeniami jak ja bardzo pomogło mi do tego stopnia, że chciałam pomagać innym. Jestem również wolontariuszką w naszym hospicjum i chodzenie do szpitala, jak gdyby mogę powiedzieć, uskrzydla mnie, dodaje mi dużej siły. Jestem też przykładem dla tych pacjentek, że chorobę można pokonać, że trzeba w to wierzyć, trzeba, że tak powiem, no, nie tracić nadziei, nie tracić wiary i można sobie w jakiś sposób też pomóc. Wiadomo, że są różne przypadki, ale jak to mówimy, wiara czyni cuda. Panie, jako klub koleżanki, to było naprawdę coś pięknego, którego ja tu przyszłam, byłam tak w ogóle bardzo załamana, nie miałam styczności w ogóle z tą chorobą. A tutaj bycie z tymi paniami na początku i tak i potem, byłam też jakiś czas tam niby w zarządzie i to praca społeczna. I pracowałam i po pracy biegłam, bo mi tutaj taka przyjemność była, że mogłam być razem. Że dużo mi to dawało, nawet była taka, miałam taką swoją sytuację życiową, że po 7 latach odezwała się ta choroba u mnie, ale byłam już taka inna, byłam pewniejsza, że jednak dam radę, że po tym okresie, którym wcześniej byłam tak bardzo, tutaj już później, to już wiedziałam mniej więcej, jak to wszystko przebiega, jak to jest, że nie bałam się nawet po przejściach tej chemii, tego naświetlania. W tej chwili jestem już 6 lat po tej i mam nadzieję, że tak będzie dalej, że to wszystko będzie już wszystko poza mną i się cieszę razem z nimi każdą chwilą, kto tu mogę być. Okej. Idziemy. Gustaw, dziewczyny. Tak, tak. Jak idziemy z kijami. Ale to, co nas łączy, to jest właśnie to, że wspólnie jesteśmy w jednej takiej grupie, no, która potrzebuje tych samych rad, tych samych porad. No, cieszę się, że jestem. Cieszę się, bo wyjeżdżamy. Wspólnie organizujemy również różne spotkania z różnymi ludźmi. Organizujemy sobie zabawy, wyjątkowe jakieś wyjazdy, wycieczki. Jeżeli mamy jakieś problemy, to służymy sobie radą. Służymy sobie wspólną rozmową. No, nie rozkoszujemy się swoją chorobą. Nie rozkoszujemy się tym, że nam coś przeszkadza. Nie rozkoszujemy się tym, wręcz odwrotnie, rozkoszujemy się swoim wzajemnym towarzystwem, rozkoszujemy się tym, że możemy być razem, wymieniać doświadczenia, że razem się radować, bawić, tańczyć, śmiać się i tak dalej. Hurra! No
na pewno wspólna zabawa to raz, wspólna gimnastyka to dwa, bo naprawdę gimnastyka dla nas jest bardzo ważna i jesteśmy dobrze zmotywowane do tego, żeby właśnie nie gimnastykować się i w ten sposób to nam daje poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim wzmacnia nas i jesteśmy przez to zdrowsze. To na pewno daje klub. No i też i powiedzmy to, ta przyjaźń, to wzajemne wsparcie takie w zwykłych, normalnym życiu, sprawach. Przychodzi się do klubu, siedzą dziewczyny, można sobie spokojnie porozmawiać, pogadać, poplotkować, popyskować i jest to takie fajne. Ja zachorowałam w 2012 roku. Klub Amazonek znałam dużo wcześniej, bo pracowałam na tym samym korytarzu, gdzie Amazonki były. I znałam te panie, podziwiałam je zawsze i no, tak wydawało mi się, że one mimo tej choroby są zawsze bardzo pogodne. I nigdy w sumie nie myślałam, że ja trafię w końcu, trafię do nich. No i tak się stało, że w 2012 roku trafiłam do nich. Tam z tego pobytu jestem bardzo zadowolona. Klub naprawdę mi, jako mi bardzo dużo pomógł, bo no inaczej spojrzałam na życie. Fakt, że ta choroba też mnie zmieniła i mentalnie mnie zmieniła i fizycznie, to wiadomo, ale inaczej zupełnie na życie patrzę. Ja teraz bardziej pogodnie patrzę. Kiedyś to obowiązki dla mnie to było przede wszystkim obowiązek, a teraz no, mamy tutaj spotkania z psychologami. I pani psycholog nam kiedyś powiedziała, że panie, wy nic nie musicie, wy tylko możecie albo chcecie, jeżeli chcecie, to możecie coś robić, ale musić nic nie musicie. I ja to sobie no, przyjęłam jako maksymę, że w sumie no, ja nie muszę, tylko chcę. Wszyscy jesteśmy w jednakowej sytuacji i my wszyscy chcemy żyć. My chcemy się radować, chcemy z siebie dawać jak najwięcej. Nauczyłam się dbać o siebie, nauczyłam się myśleć, że ja jestem, tak jak moja koleżanka powiedziała, no nie? Że my jesteśmy tutaj, ja jestem, ja nic nie muszę. Ja chcę, a nie muszę. A ja byłam taką osobą, że ja muszę, ja tego. A teraz się nauczyłam coraz bardziej patrzeć, że ja nie muszę. Jak mam ochotę, ja to zrobię. Ja zostałam poproszona do współpracy w 1993 roku, czyli w poprzednim wieku, żeby nie powiedzieć 100 lat temu. I pamiętam, jak zaczynałyśmy tą rehabilitację, pamiętacie, w Centrum Biznesu, sala widowiskowa tam była. Na samej wcześniej. Myśmy tam się uczyły ćwiczyć, automasażu was tam uczyłam. No, niesamowite wspomnienia. Fajne to wszystko tak, było, te początki. A najfajniejsze było to, że chciałyście się spotykać po prostu ze sobą. I to było najważniejsze. Chociaż warunki może nie sprzyjały, ale wydaje mi się, że ta chęć taka była najważniejsza. Rehabilitację zaczynałyśmy w szpitalu. W sali, w której ty prowadziłaś zajęcia rehabilitacyjne. To zaczęła się najpierw grupka kilku osób, potem już było nas kilkanaście koleżanek. Te ławki nie wystarczały. Coraz większa ilość nas była i nie było gdzie ćwiczyć, a podstawą naszego życia dalszego przede wszystkim to były ćwiczenia i masaż. Masaż ręki po stronie amputowanej i oczywiście rehabilitacja, żeby dojść do zdrowia, żeby nie było przykurczu, żeby móc no, normalnie żyć jak wszystkie inne zdrowe kobiety. I ponieważ już tam nie starczało miejsca, bo rozwijałyśmy się, to przeniosłyśmy się do Centrum Biznesu, tam nam użyczono na górze salę, to była sala taka konferencyjna, reprezentacyjna. Tam różnego rodzaju spotkania ludzi świata biznesu, władz zielonogórskich i tak dalej. I tam żeśmy ćwiczyły, dopóki nie otrzymałyśmy już później konkretnego lokalu przy ulicy Ptasie i później przy ulicy Dąbrowskiego. Dalsze wskazówki. Z lewej strony dwóch dębów, z lewej strony widoczny błękit.
dalej idź prosto przed siebie, trafisz na, aha, na rozwidlenie ścieżek, na sośnie znajdziesz dalsze wskazówki. Na pewno rano mnie starzyca za wysoko, a mnie samotny źle. Musimy wiedzieć, jak wyglądają te dęby. Czy to jest kilometrów przed nami. Ja nie wiem, czy my tutaj dobrze idziemy. A co tam jest? Z lewej strony błękit nieba, czyli powinien być tam. Tam powinno być. Iść na rozwidlenie ścieżek, na sosie znajdziesz dalsze wskazówki. No, poszukać. No. No, zimno. Pierwsza. Idź górną ścieżką i po 43 krokach po jednej i drugiej stronie. To czyli tu. 49, 40, 41, 42, 43. Ale co to ma być? 43. Po jednej i drugiej stronie rośnie pokrzyk wilcza. Po 47 krokach szukaj drewna z drutem. Telekomunikacja retro. Tam znajdziesz dalsze wskazówki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W 47 krokach szukaj drewna z drutem. Telekomunikacja retro w nawiasie. Tam znajdziesz dalsze wskazówki. Drewno. No to tak już znalazłyśmy. Drut. Szukaj, nie znalazłaś. Tamtym też. O! Jezu, tak. Nie wiedziałam, że to aż tak mocno schowane. No. No tu pisze, że wygrałyśmy. Idź dalej, znajdziesz leżący czubek zeschniętej sosny i ukryty tam skarb. O, no to szukaj. Szukaniu pomoże ci czerwona jarzębina. Yes! Nie, nie krzyczymy, bo to jest wszystko tego. O kurde, nagroda jest. Jeden grosik. Ja mam klarynię do czytania. A ja mam grosik i żabę. No i co? Znajdźcie skarb. To krzyczcie głośno, żeby druga grupa słyszała, będzie to okrzyk zwycięstwa. Wygrałyśmy! Truwałyśmy tak jak małe cyganki. Bo żeby dostać prawdziwy swój własny lokal, to musiałyśmy chyba być w 5 innych lokalach. Żeby po prostu udowodnić światu, udowodnić naszym zielonogórskim władzom i nam wszystkim, tym wszystkim chorym kobietom i zdrowym, że istnieje taki klub, że istnieje takie Towarzystwo Przyjaciół Amazonek, potem stowarzyszenie, które nie bawi się tylko dla siebie i leczy się dla siebie we własnym gronie, ale dąży do tego, żeby uświadomić wszystkim kobietom zdrowym, że jest to bardzo poważna choroba, że to jest choroba postępująca. Najpierw XX wieku, potem XXI. No, bo pierwszym takim statutowym zadaniem to jest właśnie wolontariat. I to jest, właśnie. I to są wszystko dziewczyny wolontariuszki, oprócz Krysi, która jest rehabilitantką z nami od 27 lat. Córcia jej miała 3 latka, jak Krysia trafiła z dzieckiem do nas. I potem wędrowała przez Moje dziecko to takie dziecko amazońskie. Bo Amazonkami. Przede wszystkim to nie może być temat tabu. Tak. O tym nie można się kryć, że się zachorowało, bo to nie jest od nas zależne. Po prostu choroba dosięgła nas i my musimy z chorobą walczyć. My musimy z nią wygrać. My musimy utożsamić się ze wszystkimi zdrowymi kobietami, bo jesteśmy po przejściach, ale to już jest za nami. A wszystkie inne kobiety mają się badać, nie bać się choroby, nie bać się tematu w ogóle tego, że rak to już jest wyrok. Nie. Zaprzyjaźnić się z tym i tematem, i z chorobą ewentualną i dążyć do tego, żeby być zdrowym. Z tak kruchego materiału zrobione te medale, że po prostu nie można tego zniszczyć. Pierwsze miejsce w Nordic Walking zajęła Ania Jaruszewicz. Brawo! Prosimy tutaj o medalu. Jesteś tak pełna werwy, energii, że cię dzisiaj podziwiałam przez cały dzień. I motywuj nas do chodzenia z kijami. Drugie miejsce w zawodach Nordic Walking. Ewa Szczepanik.
znowu posadziliśmy. Tak. I tak ten czas szybko przeleciał. No. Ciekawa jestem. To dokąd będzie? Dokąd? Nie, będzie niższy, taki nie, będzie. Tak. No, myśmy taki malutki sadzili. To do kolan tak będzie. Powinien. Zobacz, to było takie malutkie, z korzonkami, a zobacz, jakie krzaki się wprowadzą. To trzeba było wsadzić korzonek mały i w ten sposób przydeptać, no, żeby było. Ale patrzcie, jak miło patrzeć teraz, jak rośnie. A czemu te drzewa są takie? Zbliża się nasz jubileusz 25-lecia i z tej okazji właśnie przyjechałyśmy odwiedzić nasz las, Las Nadziei Mała Amazonia. Sadzony był w 2017 roku, 6 października. I podziwiamy nasze piękne sadzonki. 5 tysięcy sadzonek tu zostało posadzonych przez nas. Bardzo się cieszymy, że rosną, że nie uschły mimo tych niesprzyjających warunków i niosą nadzieję nam i wszystkim Amazonkom na świecie. I coś tutaj po nas zostanie. Tak, tak. A potomnych dla naszych wnuków.